Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Urbana. To jest kolejny odcinek naszej serii Od prawnika do rolnika, oczywiście z Jarkiem. Siemaneczko! I kurde, normalnie zaszły takie zmiany, że to się w głowie nie mieści, ogólnie... Ja to zobaczyłem, to się popłakałem. Taka świniarnia powstała i sobie świnki już biegają pod dachem. Także nie biegają pod dachem, Helga z Hermioną. Ja nawet nie wiem, kiedy to powstało, bo się obudziłem, a to już normalnie normalnie wszystko stało, wiaty się trochę poprzestawiały i taki garaż mi powstał tutaj, także no ogólnie nie wiem, jak to będziemy robić, chyba nie wiem, czy będę sobie odejmował. Czasami jak będę miał dużo hajsu, to sobie odejmę trochę, że wiecie, że niby ja to wybudowałem, nie? W sumie Unia mi dała na to hajs, więc chyba nie muszę, nie? Także... No tak, bo generalnie, moi drodzy, jesteśmy na finalnej wersji mapy. Taka także szybka info. Podziało się. Już pewnie każdy o tym wie, ale jest. I ogólnie co się każdy grał. Co się zadziało? Masej już jest mój, także... Normalnie kupiłem sobie Maseja, wziąłem sobie 60 tysięcy kredytu. Sprzedałem jeszcze Ursusa 30. Kupiłem od Jarka... prasę, nie? Kupiłem od ciebie? Tak, z Ursusa, tak. Za 18 tysięcy, jednak Jarek jeszcze mi puścił 500, bo mu flaszeczkę postawiłem. Dobra była. Także Ursusa już jest moja. Słuchajcie, tak Urban z Urbanem żeśmy opijali prasę, że on zapomniał, że mi ma dołożyć jeszcze do siewnika. A właśnie, i mamy teraz 19,5 tysiąca, bo mamy teraz tak kredyt i w ogóle wszystko i tak wyszło, że jest 19,5 tysiąca i teraz robimy tak. Mamy tutaj biogazę, także u mnie nie wiem, czy nie ma za cicho gry. Czy za głośno? Oczywiście, że jest za głośno. Dobra, teraz jest ok. I ogólnie robimy tak, że doszła tutaj biogaza, nie? Z Jarkiem sobie pomyśleliśmy tak, że kupimy sobie siewnik na spółę, to już każdy wie. I też robimy tak, że będziemy siać dużo... Ja na przykład sieję dużo kukurydzy, ja nie wiem jak ty, Jarek. Wiesz co, ja muszę pamiętać, że mam jeszcze krowy, które muszę pościelić. Natomiast myślę, że będzie głównie, tak jak mówisz, buraki i... o Boże. Kukurydza, tak. Znaczy ja myślę, że z 3 pól mi starczy akurat zboża, bo... będą 3 pola kukurydzy. Dość duże pola, bo to praktycznie moje największe pola. Ale największe moje pole to będzie buraków i takie pośrednie to będzie też buraków. A takie 3 też, można powiedzieć, największe to będą buraki. Kukurydza. Znaczy ja zobaczę jeszcze, jak to zrobię, wiesz. Natomiast chciałbym chyba jedno pole kukurydzy na ziarno też zrobić. A ogólnie w dzisiejszym odcinku sobie będziemy wywozić akurat właśnie obornik pod tą kukurydzę, bo trzeba już zaorać. Ja pod buraki rozsypuję. Ja sobie pod kukurydzę już rozwiązę, zaoram, później tylko uprawię i tyle. No a i moi drodzy, siewnik do buraków to jest oczywiście Kun Optima i stoi u mnie. Ty, ja ci mam gdzieś, dałem ci już 10 tysięcy, jeszcze nie dałem chyba, nie? Jeszcze nie. To ja będę miał 9 tysięcy tylko. Ale to Urban, spokojnie, my się rozliczymy, jak przyjdą hajsy. No a właśnie, jeszcze dofinansowanie przyjdzie. I też zapłaciłem już sobie po tamtym odcinku, odjąłem sobie już hajs, czyli do dopłaty, znaczy do dzierżawy za te dwa pola, bo wziąłem sobie kolejne pole w dzierżawę. Jak już wiecie, na nowej części mapy, pewnie. Są jeszcze jedno mogę sypać. Także mamy pole numer 88 chyba, nie? Tak. 288, tak. Zostało mi wręczone w dzierżawę, można powiedzieć. Na 5 lat podpisałem umowę. Także jest git. Dobra. To nice. Więcej chyba nie ma co sypać. Ja dzisiaj, żebym się normalnie tak pospieszył, że nawet nie powiedziałem, co my na początku będziemy robić, ale już powiedziałem wcześniej, więc... Zacznij, że my się z Urbanem wyspecjalizowali prawie. Normalnie. Także będzie też zrobista akcja normalnie chwastownik. Chwastownik.
Także to będzie chyba najlepsza akcja, jaka może być. Także myślę, że możemy lecieć sobie na pole. Też pousuwaliśmy mody, które lagują. Aj, też chyba mi bin doszedł jeden, nie powiem, jednego bina. Ale to tam wszystko Unia, nie? Dobra. Ja. Kaj, ty jedziesz? Ja na... nie wiem. Praktycznie koło twojej łąki, nie? Ogólnie... U mnie się też sporo podziało. Tabliczki Unii u mnie są, u ciebie też widzę. Na oborze. Tabliczka... No bo trochę się wyszło tam. No, trochę Unia dała, nie? O, siema Urban! Siema, siema. Także Unia mi trochę pomogła, z tego co teraz zauważy. Ta się taka burżuazja z nimi zrobiła, ty. Kurde, co ja coś muszę na odcinku odwalić. Gdzie ty jedziesz, na które pole? To nie wiem, jakie to jest pole. Wiem, że to jest moje pole. To jest chyba 49. A, ty na tamto jedziesz. No, na te duże. To będzie kukurydza, ale będzie akcja. Masa jej normalnie jest mega, moim zdaniem. Znaczy na, nie na 49. Pomyliłem. Ale na te wąskie pola, nie? Na te wąskie, na 48 pomyliłem. Bo tu już orałem ogólnie. Specjalnie tu jadę, żeby przez błoto przejechać. Jak się ubrudził. Normalnie. Czy 10 na godzinę będzie git? Nawet, no, zobaczymy jak pójdzie 8. To ja też się pochwalę moim nabytkiem. No ogólnie zarąbisty nabytek ma Jarek, także no, mi aż łezka wokół się zakręciła, bo mi się smutno. Jak ja to widziałem, to się popłakałem. Mi się smutno zrobiło, naprawdę. No jak chcecie zobaczyć co kupiłem, to zapraszam do minuci. No zapraszam, to... się taki mały poczułem, naprawdę. Jak ja tam, żem wsiadł i elektroniki, żem zobaczył. Toż Urban stwierdził, jak ja to zobaczyłem, to się popłakałem. No mówię. Czekaj, gdzie to jeszcze... Kurwa, ja to muszę rozłożyć, ja pierdolę. Jeszcze ogólnie gdzie ty... kukurydza będzie koło sklepu, czyli tam, gdzie ostatnio sobie talerzowaliśmy. Także te tutaj, te obok tutaj pole i koło sklepu. Czyli wszystkie pola będą praktycznie zaorane. Normalnie. Tam też sobie chyba rozwieziemy obornik. Ale co zrobiście wygląda, ty? O, takie coś mi chodziło. Ja też rozrzucam obornik. Serio? Dwoma nowymi nabytkami. Ja pitor. I tak to ja mogę rozrzucać, panie. Ja też. Pod buroki. Tylko taki komfort, nie? Wszystko sterowane ze środeczka, komputerek, panele sterowania, kurcze, blaszka. Pod buraki też bym walnął, tylko że mam tylko 40 ton obornika, a to chyba... No ja właśnie też mam mało. Najawice chyba walnę, ty. Słomy też już nie mam za dużo. Tam jeszcze trochę... Ja w ogóle nie mam. Studole trochę mam. Z 4 prysaki. Także moi drodzy, podziały się zmiany, ale mi się wydaje, że zmiany najlepsze. Taki naturalny rozwój też poszedł, nie? No jo. Kurde, jadę jak pijany zając. Czyli jak zawsze. No. To nie mogę się odnaleźć w tym farmingu, nie wiem, coś tak... teraz. Ale się ten, koła zakupują. Kurde, naprawdę jestem zadowolony z tego forszaja. A ja z mojego ciągnika. Nie będę mówił. Co, żeby ludziska wpadły i zobaczyły. A z ciągnika to ja też już jestem zadowolony. Jak ktoś, słuchajcie, tak ci wyjdę słowo brzydko, ktoś ogląda całą serię, to powinien się domyślić, co ja mam. Czy nie? Czy tak? No, kto ogląda u ciebie odcinki, to już będzie wiedział. Bo ty, nie, bo ty... i u ciebie też, bo też znaczy nie, bo ty pierwszy wydasz odcinek, więc może ktoś się a tak. Bo ty zawsze pierwszy wydajesz. O, nie zawsze. Nie, na jeszcze ci nigdy chyba nie ubiegłem. Ubiegłeś parę razy. Serio? Nawet nie wiedziałem. Będą... poszedłem przez błotek dzik. Ale kozak ty błoto jest. No fajna atrakcja. Tylko szkoda, że tak się szybko brudzą maszyny. No i słuchajcie, kupiliśmy holo oczywiście. No właśnie, hole są. No. No i teraz ten Ferdinand, tak. No tu będzie problem. Bo 60 tysięcy, znaczy mogę jeszcze świnie sprzedać.
Tak z... Spokojnie, Urban, po kiszące się rozliczymy. No, 10 sztuk świń mogę sprzedać. Ty, dobry, no odcinku by było fajne, nie? Albo zrobimy taki deal, że ty za mnie zapłacisz za kiszonkę, albo wiesz, w sensie za tą część, którą będę miał do wynajmu. Wiesz, za firmę, która przyjedzie, albo za Ile ty masz hajsu teraz? 40. No to zapłacę ci te 10 tysięcy po tym i tyle. Dobra, jakoś się dogadamy. No. Wiadomo. No bo jednak nam się przyda, bo teraz chyba co roku będę siał kukurydzę. Też będzie akcja. No ten biogaz zrobił roboty, nie? No biogaz wiadomo, trochę to potrwa, bo dopiero się... Ale ty będzie akcja, sprzedaż kiszonki, nie? No też zrobimy akcję, że pojedziemy sobie turem. To wszystko wiadomo, uprzątnąć tam na biogazie i tyle. Nie, czy nie? No tak. Ale akcja kiszonka też będzie kozak, bo mamy, no mamy taki plan, ale na razie wam nie zdradzimy. Będzie się działo. Akcja buraki też będzie, o Jezu, panie. Jak ja chyba sobie do tego Forszaja mogę zaczepić ten. Wiesz co, do kukurydzy. Czy nie? A, na stawki. No, fajnie by było chyba też, nie? Chyba możesz, wiesz? Możesz, bo ty tego Forszaja miałeś chyba na tym. No, na... No, na góralach. No, to gdzieś tam leży w krzakach pewnie to wszystko. Bo ja żem chyba to przywiózł. No nie wiem, albo na Allegro się kupił. Bo ty tych Forszaj to wiesz. Ty, dopiero jeden rozrzutnik rozwiązał, mam już ten, 11 minut, nie? Widzisz? Mam radę. Ja już mam wszystkie pola posiane, jeśli chodzi o strączkowe, wiesz, soja, rzepak. Ty, co ile trzeba wykonywać orkę? No i ogólnie też, nie wiem, czy wam powiedziałem, nie powiedziałem oczywiście, wiadomo. No, że przez to, że wybudowałem sobie tutaj taką świniarnię, straciłem to pole akurat tutaj koło domu. No, ale coś za coś, nie? Akurat nie musiałem płacić za coś, za coś nie swojego, nie? A pole było moje, to czemu nie, nie? Także bym sobie pomyślał, żeby w tą stronę akurat iść. Poczekaj, ja muszę jedną rzecz zobaczyć. Także akurat się cieszę, że i dobrze pomyśleliśmy, że te pole było moje, nie? To akurat się udało, no. Czekaj. Ten biega, myślę, że to jakiś dzik biegnie. Ale kozak, ty... Myślałem, że za wysoko trochę stoi, a teraz jak tak patrzę, to jest idealnie. Czyli Forszaj. Trochę, kurde, wiedziałem, że przy krowach tego błota będzie nasrane. Teraz ogólnie tak, nie wiem, czy zauważyliście, czy nie, ale tak chyba nie laguje aż tak gra, bo wyrąbaliśmy wszystkie niepotrzebne mody. A trochę ich było. No. Czyli to najbardziej lagujące. Praktycznie my nie mamy innych modyfikacji gdzieś tam w zapasie, który, oprócz tych, które gramy, nie? Ty wiesz, że mi teraz FPS-y w ogóle nie spadają? W ogóle, nie? Nie wiem. Też ogólnie trochę dysk C sobie, można powiedzieć, uprzątnąłem, czyli usunąłem parę zbędnych programów. Bo mam cały czas na czerwono go, a wtedy już praktycznie był zawalony cały. To też... Pornosy. Tak, co jeszcze? Tak ty głupi jesteś. Gdzie takie rzeczy? Po 23. W sumie już jest. Dzisiaj naprawdę my... bardzo, bardzo późno nagrywamy. W sumie to jest prawie 12, tak z technicznego. Naprawdę, my dzisiaj bardzo późno to nagrywamy, bo jest 12 prawie. Za 10. Zanim myśmy ludziska ogarnęli save'a. Za 10. Zanim myśmy znaleźli wszystkie mody, które nam lagują. Oczywiście, nie mówiąc, że jest czwartek, a zaraz jest piątek, a ja do szkoły. Także, no naprawdę. Dzisiaj jest jakiś szok. Ty w sumie zaraz będzie piątek, nie? Mhm. I skończymy, to będzie piątek, człowieku. Ale kozak. Dwa dni nagrywaliśmy. Chyba po raz pierwszy. Jak my taki hardcore jesteśmy? Jak my chyba po raz pierwszy tak w środku tygodnia ten, nie? Nie, no co ty? Nie, no chyba było trzy razy jeszcze. Kilka razy się tak zdarzyło. I to właśnie prawnika zawsze. No. Bo typowo to tak nigdy nie nagrywaliśmy, albo Bolusiowa. Zawsze prawnika jakoś tak kuliło, po znaczy, zaczęliśmy chyba o 19 ten, ustawiać maszyny, jeszcze tam takie tam ogarnąć pola, nie? Sej, bo to wiecie, ludzko mapa jest posiana. Natomiast myśmy chcieli tak płynnie przejść z tego, co żeśmy zakończyli, mniej więcej oczywiście. Czyli żeśmy sobie kultywatorem wszystko robili. Panie, tu wjechały dwa challengery. No serio. Ale słuchajcie, oczywiście te modpaki nasze, znaczy nasze park maszynowy jest tak w 90% pokrywa się z tym, co myśmy zatrzymali, zostawili. No bo no niektórych modów już albo ja zapomniałem, przynajmniej u mnie jest tak, albo lagowały.
Ja ogólnie o czym teraz mi się przypomniało, to zapomniałem sobie brony przyprowadzić. Bo A, zapomniałem. no, 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 To no. sobie brony. My chyba też zrobię akcję, nie wiem, bronowanie albo coś. Ja mam na pewno inny kolor tych, inny kolor headera do kurcy. Serio? Bym się nie chciał dobierać odcienia, no. Tam. Wiesz. Ale Pierdoła. kurde, jest to chyba najlepszy ten. Jestem zadowolony z tego rzutnika i Masajaty. Kozak. Halo, halo, przerywam. Zu. Mówię, że jestem zadowolony. Ja miałem, człowieku, 2 miliony pingu. Laga miałeś. No laga miałem. A co mówiłeś? Że czegoś jesteś zadowolony? No z tych maszyn teraz, co teraz sobie jedę. Ja jestem zadowolony z tej serii. Tylko tak to zarąbiście wygląda. W realu albym sobie pojeździł takim Masajem z takim A ja rzutnikiem. w realu takim zestawem, jakie teraz jeszcze. A ci powiem, że on nie jest taki mały Masaj, ty. Identyczny. Serio? Dopiero teraz sobie przypomniałem. Na tych. Szybko. Na spółdzielni tak jest. Ale on przy opryskach robi i ty, i też żniewa te przyczepy targa. Ci powiem. Taką jak ja mam akurat właśnie. Identyczny Masaj taki. Fajny właśnie. On mi się też zawsze się podobał. Piękna maszyna. To niezłe targanie. Ja ci powiem, że nawet nic sobie nie robi z takimi przyczepami. Serio? No. Tam zawsze ja to sobie popatrzeć, bo mi wiesz, żniwa to wie. O kurwa! Klas i w ogóle nie. To sobie jadę popatrzeć. Rowerem. Urban, mamy mały problem. No powiedz, że cię mam wyciągać. No prawie, ale poszedł. Weź zrób, żebyś się zakopał. To muszę 60 wziąć. Dawaj. Albo ciapka. A fajnie by byłem teraz jechał cię Słuchajcie, wyjebać. bez przedniego napędu tutaj nie ma w ogóle po co wjeżdżać. Bym cię teraz podczepił sobie cię na mój przedni ten i do tyłu Na rzucę. kiszące gościu! A tam są przejezdne czy cofane? Przejazdne, przejezdne. Serio? No. O, ale będzie akcja. No ja z Hubercikiem, oczywiście też serdecznie zapraszam na tej serii naszej. Z motorem traktora bawiliśmy się tym człowieku. Ty to czterech by mogło być, bo jeden na silosie i dwóch odwozi. No jeden nie. No jeden kościół, no No czterech. firma będzie. Rymo. Załatwi się jednego. Ogólnie ja bym powiedział im, żeby tylko przywieźli komba i coś na pryzmę, bo nie. Oni tam mają sieczkarnię, mają też i od zestawy odwożące, więc wiesz. A Zobaczymy. sieczkarnię to sieczkarnia do wyboru jest, nie? W sumie ten jeden zestaw odwożący też by się przydał, bo nie wiem. Oni mają, człowieku, sieczkarnię John Deere'a. Na co to byś sypał? Bo się mogli wziąć mojego Forsaya, bo... Ja na Wiltonę. W sumie? Zobaczymy, ty. Dobra, sobie jadę już na kolejne pole. Bo na rozrzutnik za mały, nie? Nie wiem, ile ma. To było 20 ton chyba, nie? Mój ma 8. No a ten Forsay miał 20 ton wtedy. Na kukurydzę. Także konkret. Co ją rozwiesz na jakieś małe pole? Bo nie wiem, czy mi starczy na to dużo, i tak pewnie nie starczy. A dobra, tam. A ile starczy, tyle starczy. Ale wiesz, oni mają do wyboru różne sieczkarnie. Jak będą możliwość, to możesz przyjść i możecie przyjechać albo New Holland, No. Kronka, Klas i mają jeszcze John Deere'a. Polecimy sobie na nowe tereny zaraz, tylko sobie załadujemy jeszcze trochę. Ja to bym chyba chciał, żeby do nas John Deere przyjechał. Ja wolę Fenda. Katane? Ale nie mają katany. No, mi chodzi o traktor Fenda. A ja mówię o sieczkarni. No to Krona ja bym chciał. A ty? Jak będzie. Albo Jaguara. O, no też by było fajnie. No i moją i starą i nową. No i by był git. Dobra, dopełnimy się i pojedziemy na nowe pole. Czyli na nową część mapy. Normalnie. I ups. Mejka ciśnieniowa to stała, wiadomo. Że była chyba w pierwszym odcinku, tylko że jej nie pokazałem. To chyba jest nawet prawie 30 odcinek z tego, czyli 60 na tych, na obu kanałach. Na obu kanałach, no. Nie ma takiej serii, słuchajcie, ludziska, jeszcze u nas taka na rok, jakbyśmy tyle wydawali. I w ogóle nie jest tak, że nam się tego nie chce nagrywać. No to jest cały czas się chce. Jakbym mógł spamować, to ja mógłbym co drugi dzień to nagrywać na dobrą sprawę. Ja bym to mógł codziennie nawet. No też ci powiem, który to jest odcinek, przynajmniej u mnie. U mnie jest chyba 27.
Albo 8. U mnie będzie ten 29, który nagrywaliśmy dzisiaj. To mnie 28, bo ty masz jeden do przodu. Tak. Czyli wiesz, dobrze pamiętam. Między 20. Tyle około 60 odcinków jest. Jeszcze parę odcinków, jeszcze po dwa. Nie będzie 60. Do 100 spokojnie dociągniemy. No spokojnie, człowieku. Na obu kanałach oczywiście. Wiadomo. Nie, bo tak 200 odcinków by było, ty nie dałem rady. Coś, to jeszcze jest 8 sezonów. No. Nie, to już jest trzeci sezon w sumie. Ups. W sumie trzeci sezon, a my chcemy jeszcze jeden zagrać na pewno, oprócz tego, czyli... no z sezonu wychodzi nam około 20 odcinków. Znaczy planujemy jeszcze dwa sezony zarać. Ty sumie... No tak ci powiem, że do 100, ponad 100 dojdziemy spokojnie. No spokojnie. No nie planujemy jeszcze, mamy w planach dwa sezony, ale zobaczymy. Na razie może więcej? Na razie pewny jest jeden, tak. Na pewno, oprócz tego jeszcze jeden. No. Czyli łącznie dwa z tym. No, no. O to mi chodziło właśnie. Bo ja chcę zjechać te moje sprzęty wszystkie. A ja chcę sobie kupić większego Maseja. A Urbana marzeniem jest to, żeby mnie zlicytowali. On do pierwszego odcinka się skurczy, jak to liczy. Co wie, jak ja tu Challengerem jadę. Na moje podwórko. O kurwa. I to będzie moja własność, ci powiem. Jak ja do Haliny pojadę tym Challengerem, to Halina powie: o matko bosko, co tu jest? Dobra, lecimy na to nowe pole. Normalnie. Upierdzielony tak, jak policja będzie stała, to mnie zatrzymie. A dobra, kogucie się włączę. Pomryga mi. Dobra. Pomryga mi im, ty. Ty, ja już pod jedno pole buraków rozrzucił obornik, teraz rozrzucam obornik pod kukurydzę. A koła mi się oczyściły, ty. Pewnie pełno błota, żeby wyrzucić koło tego. A powiem, że twoje. A tu widzę, że... Pierdupcaj. Żeś... ole, masz było, to ty, ja bym to rozciągnął agregatem jakimś. Ja będę zaraz to orał. To nieźle. Teraz będę miał dwa pola do orki. W sumie nowe pole to trzeba zaorać, nie? No, bez kitu. My to chyba praktycznie wszystkie orałem, ty. Pewno następny sezon... Ja chyba też, wiesz? Następny sezonie będę musiał zaorać, ty. Bez kitu. Po grubości. I nie tak zajechałem. Co się stało? Przez pole jadę ci. To niezłe pole. I powiem. O matko. O kurwa, błoto. Tutaj trochę szybciej, bo nie chcę tak grubo. Chcę, żeby mi na przynajmniej na całe pole starczyło. Ale on poszedł. Chcę błota, nie będę walił. Szkoda sprzętu. No także, moi drodzy, mi się wydaje, że te przynajmniej 150, 100, ponad 100 odcinków wyjdzie. No, powinno. Ciekawy jestem, kogo setny odcinek wyjdzie. Zobaczymy. Czyli 50. Nie. Albo 51. No, zależy. To ten serio muszę grubo, bo nie starczy mi na całe pole. Znaczy ten cienko po tego. Ja bym jeszcze gdzieś popnął posiał. Miało być tu grubo nawalone, ale... jeszcze czy. Trzeba tylko po troszeczku. Po troszeczku. O ci mówię. W sumie to będą buraki, więc pod buraki trzeba walnąć. Ty, mi chyba obornika nie starczy na to pole. Ty, mi chyba jeden rzutnik starczy. Znaczy, tam będę miał przez 5 ton. A miałem jaskinkę kupować dużo. Dobra, jeszcze ty, ja muszę sobie miniaturkę jeszcze zrobić, ty. Kurde. To teraz będę musiał zrobić.
Ale mam lagi, co ty robisz? Rozrzucam obornik szybko bardzo. Ty nie nagrywasz już? Nagrywam. O panie. O ty kurde. Ja już kończę ty. Dobra. Muszę sobie te ostatnie resztki zostawić na ten. Także co? Na miniaturkę. Także co, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że się podobało. Możecie zostawić łapkę, suba, komentarz, wpaść do Jarka i trzymajcie się. Na razie, do kolejnego. Cześć. Hej!